Dziś z wielkim smutkiem muszę Was poinformować o śmierci BMW 5 Gran Turismo. Odeszło, choć na zawsze pozostanie w naszych sercach. Szczególnie w moim, bo moim zdaniem nie było zbyt piękne. Na szczęście od razu też narodziło się nowe BMW 6 Gran Turismo, ponieważ bawarski producent postanowił zrobić pewne roszady w gamie, zmienić trochę nazewnictwo, wszystko to uporządkować i w ten sposób pojawił się ten samochód, który mało tego, że wypiękniał, to również stał się jeszcze bardziej praktyczny, jeszcze bardziej komfortowy i jeszcze bardziej przestronny. Zaczynamy! BMW wsłuchało się w narzekania klientów, było bowiem niedobrze. O ile z przodu auta stylistykę można było znieść, to okolice za słupkiem C nie należały do najbardziej zgrabnych. 5 GT wyglądała przez cały czas tak, jakbyśmy w i tak sporym bagażniku nie zmieścili zbyt dużej meblościanki i wozili ją tak wystającą na co dzień. Nigdy nie byłem fanem tego samochodu. A tutaj? Jest znacznie lepiej. BMW zmieniło proporcje tego samochodu, a więc 6 GT jest dłuższa od poprzednika i mierzy 5091 mm. Jest również niższa o 21 mm, a i charakterystyczny tył poprzedniczki obniżono o 64 mm. Bardzo dobry krok BMW. BMW 6 GT ma być kompromisem pomiędzy SUV-em, kombi oraz czterodrzwiową limuzyną. Z tej ostatniej oferuje spory komfort oraz wiele opcjonalnych dodatków, które tylko podróż uprzyjemniają. Ma też w sumie powiązania z coupé. Tu zaadoptowano sobie opadającą linię dachu w okolicach tylnej kanapy oraz szyby bez ramek. Z SUV-em wiąże go nieco wyższy prześwit i wysoka pozycja za kierownicą. Fotela nie da się za nisko opuścić. Dla mnie to w sumie minus, ale może z zewnątrz wyglądałbym w tym wysokokubaturowym samochodzie jak dziecko. A może już wyglądam? No i na koniec kombi. Kombi, bo BMW 6 GT ma olbrzymi bagażnik. Bagażnik to również bardzo ważny element tego samochodu. W 6 GT mieści on 610 litrów, to o 110 litrów więcej niż w 5 GT, a na dodatek po złożeniu foteli drugiego rzędu siedzeń robi się makabrycznie wielkie, olbrzymie, niewiarygodne wręcz 1800 litrów przestrzeni cargo. Sam bagażnik jest bardzo foremny i przede wszystkim no nieprawdopodobnie wręcz ergonomiczny, bo nawet taka klapa, która zasłania nam, która oddziela nam te schowki znajdujące się pod podłogą, czyli takie tam dodatkowe schowki na bibeloty, jest z teleskopem, dzięki czemu nie musimy jej tutaj nigdzie mocować. To jest bardzo wygodne rozwiązanie. Do tego mamy jeszcze uchwyty na siatki z lewej, z prawej strony, gniazdko do zapalniczki z tyłu, no i to co najważniejsze, czyli przyciski do składania foteli drugiego rzędu siedzeń. Robi się to bardzo ładnie, z pełną gracją powiększamy ten olbrzymi bagażnik do 1800 litrów, na dodatek płaska jest podłoga, także nic tylko przewozić tutaj jakieś wielkie, długie rzeczy. Fantastyczna sprawa. Byłbym zapomniał, coś o czym trzeba wspomnieć. Wielki elektroniczny kluczyk, który no nieco wypycha kieszenie, jak możecie sobie wyobrazić. Możecie za jego pomocą sprawdzić kilka ważnych informacji na temat samochodu. Wybudza się go przyciskiem znajdującym się tutaj po lewej stronie. Przesuwacie do przodu i macie tutaj info dotyczące samochodu, info o zasięgu, ustawienia klimatyzacji, bo możecie na przykład sobie włączyć klimatyzację, jeżeli znajdujecie się gdzieś no w domu na przykład, wtedy możecie ochłodzić swój samochód i to co najważniejsze, a chyba najbardziej fancy, to zdalne parkowanie. Co ciekawe, naukowcy donoszą, że w 99% przypadków użycia tej opcji właściciele samochodów chcieli pochwalić się przed znajomymi, że ich pojazd potrafi sam jeździć, czyli do przodu i w tył. Do przodu i w tył. Do przodu i w tył. Zresztą tak jak za moment zobaczycie, kluczyk nawiązuje połączenie, później należy kliknąć. To jest trochę niewygodne, ciężko to zrobić jedną ręką. Engine start. I teraz do przodu.
Samochód oczywiście ma włączone czujniki parkowania, także nie jesteśmy w stanie uderzyć w nic, bo on sam temu zapobiegnie. Do tego macie system kamer 360 stopni, obsługę systemu inforozrywki za pomocą gestów. Tu zatrzymam się na chwilę. Rozumiem, gesty są nowoczesnym, świetnym dodatkiem, ale na papierze. W rzeczywistości machając palcem, aby zwiększyć bądź zmniejszyć głośność radia lub też przerzucić piosenkę lub stację radiową, wyglądacie z boku po prostu jak niezupełnie poczytalni, bądź po prostu po... nienormalni. Sensor wykrywający gesty na dodatek nie zawsze łapie, przez co można się zdenerwować. BMW 6GT cechuje się pewną dawką szpanu. We wnętrzu znajdziecie ceramiczne aplikacje, które moim zdaniem są akurat niepotrzebnym dodatkiem, a przy tym kosztownym. Wysuwany spoiler. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób będziecie go używać. Jeśli normalnie łapy będą was świerzbić od wciskania uruchamiającego go przycisku podczas jazdy po mieście, to wszystko będzie dobrze. Każde inne działanie to już taki niekorzystny szpan, bo ciężko powiedzieć, że ta jednak nowocześniejsza od poprzedniej szafa ma sportowy wygląd i sportowe aspiracje. Do tego we wnętrzu... Znalazłem się na tylnej kanapie w BMW M760Li, w Audi A8. Muszę też znaleźć się na tylnej kanapie w BMW 6GT. Jak widzicie, jest tutaj sporo miejsca. W tym momencie akurat pasażer, znajdujący się po prawej stronie kierowcy, przesunął się trochę do tyłu i tego miejsca jest troszkę mniej. Natomiast to jest chyba maksymalne odsunięcie fotela prawego do tyłu, także moim zdaniem jest nieźle. Wyróżnikiem BMW 6 od BMW 5, BMW 7 jest to, że szyby są bez ramek. To jest takie coś, co łączy ten model z coupé. Pomiędzy pasażerami tylnej kanapy znajduje się podłokietnik, w którym tutaj znalazło się miejsce na schowek, miejsce na pilota, za pomocą którego obsługujecie te dwa wyświetlacze zlokalizowane na bardziej na oparciach przednich foteli. Z przodu jest również uchwyt na kubki. No nie działa to najlepiej. Kolejną rzeczą, która odróżnia ten model od na przykład flagowej siódemki, jest to, że ten tunel środkowy nie jest tutaj taki zabudowany. Oczywiście, rzeczywiście posiadamy podgrzewanie foteli, ale nie są one wentylowane. Mogą, natomiast te w tym egzemplarzu nie są. Dwustrefowa klimatyzacja tutaj się znajduje. Do tego doskonały system audio, panoramiczny dach oraz coś, co no, jest naprawdę wyjątkowym dodatkiem, czyli elektryczna regulacja pochylenia oparć tylnych foteli w tylnej kanapie i ta miękka podusia, która tylko sprawia, że nasza podróż staje się jeszcze bardziej przyjemna. Ogólnie jest tutaj wyjątkowo wygodnie. I bardzo miło podróżuje się na tylnej kanapie. Ja za dużo nie jeździłem, bo zazwyczaj za dużo nie jeżdżę, ale te parę kilometrów mi się udało przejechać i naprawdę było bardzo, bardzo przyjemnie. Oczywiście tutaj do dyspozycji pasażerów są również rolety do zasłaniania tylnych szyb. No, miejsca na nogi jest wystarczająco dużo. Tu naprawdę nie można narzekać. Pozycja za kierownicą. Siedzi się tutaj dość wysoko i do tego musicie się przygotować i przyzwyczaić, że pozycja za kierownicą w 6GT jest o 6 cm wyższa niż w 5 Touring. Tutaj no rzeczywiście fajnie, bo jest bardziej jakoś komfortowo, bezpieczniej, czujemy się fajniej za kierownicą tego samochodu, ale ja bym jednak chciał siedzieć niżej. Być może wyglądał wtedy bym tutaj po prostu jak dziecko, a może już teraz wyglądam, nieważne. Kolumna kierownicza również jest regulowana elektrycznie. To wraz z pełni elektrycznie regulowanymi fotelami, wentylowanymi, podgrzewanymi, dodatkowo masowanymi za pomocą, masaż możecie włączyć za pomocą przycisków znajdujących się tutaj na boczku drzwi, to jest fajnie rozwiązane, sprawia, że komfort jazdy tym samochodem jest naprawdę
duży. Jeśli chodzi o sam kokpit, to nie ma tutaj nic nowego. BMW od lat standaryzuje wnętrza swoich samochodów. One wyglądają teraz bardzo, bardzo podobnie, tak jak w piątce, tak jak w siódemce. Temperaturę, podgrzewanie, wentylowanie siedzeń, czy też zapach możecie uruchamiać za pomocą przycisków wyświetlanych na tym dotykowym wyświetlaczu panela klimatyzacji. Nad nim znajduje się panel radia, no i bardzo duży panoramiczny wyświetlacz systemu iDrive, który od niedawna jest również dotykowy, także zyskał na swojej funkcjonalności. Natomiast nie jestem specjalnym, nie jestem za tym rozwiązaniem, ponieważ powoduje to, a raczej generuje ilość odcisków palców, odcisków paluchów, których przecież nie pochwalałem w teście nowego Audi A8. Zobaczcie zresztą tutaj, gdzieś wyżej jest karta z odnośnikiem do tego testu. Sami powiedzcie, czy podobają Wam się deski rozdzielcze nowego BMW? Również gdzieś na górze macie ankietę. Czy wolicie nowe generacje, czy stare generacje? Jeżeli chodzi o ilość schowków, to zdecydowanie też nie ma co narzekać. Tutaj przed skrzynią biegów znajdują się dwa uchwyty na kubki. Ładowarka indukcyjna, która no nie jest tutaj zbyt dużym popisem, jeśli chodzi o ergonomię, ponieważ bardzo ciężko wyjmować jednak telefon bez takiego bezsensownego rysowania, czy to plecków, czy to ekranu. Dalej, w boczkach drzwi znajdują się spore uchwyty, na przykład na butelkę przed nogami pasażera, niewielki schowek, a pomiędzy fotelami no również całkiem niewielki w sumie schowek pod podłokietnikiem. Minusem w porównaniu do takie rozwiązanie z podwójnie otwierającym się schowkiem istnieje również w Audi oraz w Mercedesie, z tym, że w Audi ten schowek na szczęście był regulowany na wysokość oraz na długość. Tutaj takiej możliwości nie ma, ale szczęśliwie jest on wystarczająco długi. Zgodnie z najnowszymi trendami motoryzacji pod maską dzisiejszego egzemplarza BMW 6 GT znajduje się 3-litrowy silnik benzynowy sześciocylindrowy o mocy 340 koni oraz maksymalnym momencie obrotowym równym 450 Nm. To właśnie dzięki turbosprężarce ten samochód zbiera się bardzo dobrze, bardzo dynamicznie, już tak naprawdę no, przy każdych obrotach, jeżeli tylko dodacie gazu, to on wypruje do przodu i bardzo łatwo jest tutaj przekroczyć dopuszczalne prędkości. Warto też wspomnieć, że auto jest lżejsze od swojego poprzednika o 150 kg, co i tak nie czyni go porcelanową laleczką, gdyż waży wciąż 1910 kg, zatem jest to naprawdę kolos, który ten silnik musi rozpędzić. Nie idzie mu tak ciężko. Na dodatek do dyspozycji silnika oraz samego kierowcy jest tutaj 8-stopniowa automatyczna skrzynia biegów z łopatkami za tą podgrzewaną i wygodną kierownicą. Pewnie wiecie, do czego zmierzam, prawda? Charakterystyka pracy zawieszenia w 6 GT jest bardzo komfortowa. Ten samochód niezwykle się buja, ale on też płynie nad wszystkimi nierównościami, a mamy takie, wciąż mam takie wrażenie, jakbym poruszał się nie samochodem, a tajemniczym, magicznym dywanem Alladyna. Temu uczuciu nawet nie przeszkadzają sportowe, duże, 20-calowe, aluminiowe felgi M-pakietowe. Temu uczuciu nie przeszkadzają również niskoprofilowe opony, bo zawieszenie tutaj zostało świetnie naprawdę nacechowane, świetnie skonfigurowane. Jedzie się tym samochodem naprawdę bardzo przyjemnie. Co prawda, no nie trzyma on się drogi tak jak niższe, bardziej sportowe modele BMW, ale coś za coś. Ten samochód po prostu nie służy do sportowej jazdy. Tak samo jak też siódemka, na przykład M760 Li, do testu, którego Was tutaj odsyłam. Układ kierowniczy działa w 6 GT jak to po prostu w BMW. Działa z fajnym takim oporem, jest jak najbardziej progresywny, czyli wraz ze wzrostem prędkości wspomaganie układu kierowniczego maleje i on staje się bardziej sztywny, dzięki czemu auto prowadzi się stabilnie i pewnie. Jadąc w trasie spokojnie i przepisowo, jesteście w stanie uzyskać wynik 8 litrów
na 100 km. No już w mieście te wartości się zwiększają, ale też nie ma tragedii. Pamiętacie, ile ten samochód waży, prawda? Nie będę przypominał, a wartości spalania w mieście to tak 12, 13, no może 14 litrów na 100 km. Myślę sobie, że nie ma co oczekiwać, że tak duża benzyna sześciocylindrowa będzie palić mniej. Prezentowany egzemplarz kosztuje 565 tysięcy złotych. Cena potrafi startować jednak od 262 tysięcy złotych, jeśli wybierzecie wersję 620D z automatem. 640 i X-Drive w podstawie kosztuje natomiast 347 tysięcy złotych, zatem cała reszta, która wyjdzie Wam po wykonaniu działania odejmowania, to kosztowne opcje. Cóż, tani to egzemplarz nie jest. BMW 6 GT to przedziwny twór. Ciężko porównać go do jakiegokolwiek innego samochodu i może to być korzystnym dla BMW rozwiązaniem. To dzisiaj na tyle. Dziękujemy za oglądanie nowego materiału jazd próbnych. Jutro wpadnijcie na kanał, by zobaczyć dodatkowy film, co wkurza, a co cieszy w BMW 6 GT. Zobaczcie też materiał z używanym Fordem Mondeo MK4 w ostatnim odcinku, a może z drugiej ręki. Subskrybujcie kanał i oglądajcie inne filmy. Do zobaczenia.